Siemano moi drodzy, witam was dzisiaj z Katowic. Będę miała dla was vloga, ponieważ dzisiaj się zaczyna Secrets of Beauty, porozmawiamy o urodzie, czyli bardzo fajna akcja, którą zorganizował Michał. Pamiętacie Michała z vloga z Warszawy sprzed kilku tygodni? Ja się już pomału zaczynam zbierać. Sorry, pakuję moje rzeczy, bo po prostu ten pokój teraz wygląda jakby przynajmniej 7 osób tu mieszkało. Przyjechałam wczoraj wieczorem do Katowic, właściwie to wczoraj w nocy. Dojechałam do Katowic, jestem w zajeździe moim oto, w którym będę dzisiaj spała, bo spotkanie mamy dopiero jutro i tak wygląda mój pokój. Pokażę wam zanim zmiażdżę to łóżko i wszystkie inne rzeczy z moimi rzeczami. Bardzo milutkie miejsce, jeszcze pokażę wam, podejrzewam rano trochę, a jest tu uroczo. Myślę, że sobie tutaj spokojnie wypocznę, bo rano dopiero o 11 mam być gotowa, w związku z czym mogę teraz się tutaj, wiecie, zrelaksować. I w ogóle mój pociąg miał 20 parę minut opóźnienia, więc trochę byłam później niż bym chciała. Jest w pół do 12, teraz nie, teraz już jest 12, bo nawet trochę później. Więc ja idę zmywać to wszystko, co się tutaj dzieje i spać. Do zobaczenia jutro. Bardzo serdecznie pozdrawiam Klaudię, którą poznałam na dworcu w Pile. Dziękuję za kawę, było bardzo miło spotkać się i porozmawiać. Teraz, tak jak mówię, pakuję pomału te wszystkie rzeczy, które tutaj są, moje miliony kabli, moje miliony ładowarek i wybieram się na warsztaty świecowe. Będę się uczyć, jak się robi świece i może jakieś woski i pachnące inne takie rzeczy. Mam nadzieję, że nie będą takie bardzo mocne, bo z moją astmą to wiecie, jak to bywa różnie. W każdym razie dzisiaj będą te warsztaty świecowe, parę jeszcze innych rzeczy, ale to po prostu zamiast gadać pokażę wam, jak to wygląda. W ogóle jestem w bardzo fajnym hoteliku. Są znaki, które wskazują, że niedawno był odnowiony. Wygląda tak i nazywa się Patio Zajazd. I naprawdę jest całkiem spoko. Jeszcze za pamięci mogę wam zdradzić mój super trik z podróżowaniem z pędzlami w tych tubach, żeby one się nie niszczyły, bo te tuby są ruchome i wiecie, można sobie tam niby dostosować rozmiar, ale tak naprawdę to wystarczy lekko to nacisnąć i wiecie, pędzle są zmiażdżone. Tymczasem moje są zawsze w idealnym stanie, bo... Ta-dam! Pałeczki, po prostu zwykłe pałeczki. Zawsze wkładam one do tego pojemnika, one są tak długie, że przewyższają wszystkie moje pędzle, więc nawet jeżeli gdzieś mi w walizce coś, czy ktoś rzuci moją walizką i ten korek się, wiecie, zostanie przyciśnięty, to on się zatrzymuje po prostu na tych pałeczkach i nigdy moje włosie nie zostanie zmiażdżone, także taki patent może komuś z was się przyda. Zdążyłam się już spakować, jeszcze chciałam wam pokazać dwie rzeczy, które mi się najbardziej podobały w moim pokoju hotelowym. Sufit i światełko w łazience. Dobra, opuszczam mój hotel i wybieram się na miejsce zbiórki, to znaczy na miejsce, z którego ma mnie odebrać Jacek. Jacek jest właścicielem fabryki świec, do której właśnie dzisiaj jedziemy. Teraz już na chwilę zamilknę, bo jest dosyć głośno przy tej drodze. Thank you.
Jestem w Fabryce Świec i jest ze mną Kuba. Kuba jest tutaj bossem całego tego miejsca, gdzie jesteśmy. I gdzie was można znaleźć? Czym się zajmujecie? Bo Fabryka Świec to zakładamy, że świeczki takie zwykłe. Przede wszystkim Fabryka Świec to jest, że produkujemy świece, jak ma się nazywa, polskie świece. A zajmujemy się produkcją pewnego asortymentu świec i sprzedażą ich w internecie. Gdzie was można znaleźć w internecie? Najlepiej na stronie www.hurtowniaświec.pl. Oczywiście jak ktoś ma jakieś obawy... A też sprawdzałam polskieświece.pl, też. Też działa, jak ktoś ma jakieś obawy, czy na pewno dostanie paczkę, czy nie boi się sklepów, zawsze może też kupić na Allegro. Tam nas znajdzie. Dobra, jakbyś miał powiedzieć takie trzy najfajniejsze rzeczy, które produkujecie, z których jesteście najbardziej dumni, to? Myślę, że podgrzewacze... Takie, może ja wam pokażę, bo tu leżą koło nas. Podgrzewacze zapachowe w przeroczystych naczyniach, a bardzo mocno pachną. I dzięki temu, że są przeroczyste naczyniach, nie tłumią światła tak jak inne. A, czyli te po prostu są jaśniejsze od takich z aluminium? Tak, są jaśniejsze, bo przelatuje światło przez przeroczysty plastik niż takie aluminiowe. Dobra, a te tutaj co mamy? Słoiczki zapachowe, to jest tak samo mocno zapachowa kolekcja należąca do tych lightów, tylko że w słoiczku. Tylko to jest nie importowane, tylko to jest normalna produkcja. Tak, to jest 100% tutaj. Nasza produkcja z polskich półproduktów. Dobra, a ta tu największa? Świeca klasyczna na ślub, a wesele czy na ślub sam raz. No, do wystrojenia stołu. Jakieś rozumiem, że też tam na zamówienie takie rzeczy u was też można tutaj organizować? Można. Ktoś tam sobie ostatnio wymyślił go jakiś tam klient, że obklei świeczki naklejkami spersonalizowanymi pod swoją tam branżę. I można u was to zamówić. I można to u nas zamówić, a zrobimy projekt, wydrukujemy, obkleimy, zapakujemy, wyślemy. Super. Ja już jestem w hotelu Zacisze po tych naszych warsztatach świecowych. Bardzo fajnie było, zrobiłam sobie dwie świeczki, znaczy jeden taki lampion, bardziej jedną świeczkę. Teraz mamy tutaj już wolne popołudnie, które sobie spędzimy z dziewczynami. Może wam pokażę, zanim zrujnujemy kompletnie to piękne pomieszczenie, w którym jesteśmy. Pokażę wam nasz oto super tutaj lokal. Ja śpię tu przy drzwiach. Czy chcesz pomachać? Tu mamy od wejścia selfie mirror, piękne, oczywiście, że dalej leginsy rządzą. Tutaj mamy wiele różnych pokoików. Będzie nas 6 osób razem, ale to dziewczyny przedstawię wam, podejrzę wam dopiero wieczorkiem. Łazienka, która, nie ukrywam, wielce mnie cieszy. Zdarzyłyśmy się rozpakować, idziemy coś zjeść. Jesteśmy już po jedzeniu, wróciłyśmy sobie spokojnie do pokoju. Teraz bierzemy z dziewczynami, z Klaudyną i z Magdą, które są u mnie w pokoju. Bierzemy klapeczki basenowe, przechodzimy przez basen i idziemy do Groty Solnej się trochę zrelaksować. Chyba nie ten. Nie będzie Groty Solnej, Grota zamknięta. Drodzy Państwo, sytuacja rozwinęła się następująco. Piżamka, klapeczki, wineczko. Dziewczęta tutaj już są w fazie takiej, że nie będziemy tego dnia pokazywać. Także... No, widać. To wszystko są pomówienia. To są wszystko pomówienia. Dziękujemy bardzo za oglądanie i do zobaczenia jutro. Na razie!